Siemanko, jestem Szymon. Chciałem was troszeczkę przeprosić, że nie było filmów na kanale. Spowodowane było to tym, że po prostu czasami mi się nie chciało, ja jestem z wami szczery i naprawdę czasami mi się nie chciało. Więc ja tu nie mówię, że na przykład, nie wiem, miałem jakieś ważne sprawy czy coś. W sumie mi się nie chciało czasami, ale też były takie sytuacje, że naprawdę miałem trochę dużo tych zajęć dodatkowych, czy na przykład jakieś angielskie, jakieś zajęcia sportowe. Więc właśnie za to przepraszam, nie było filmów, ale teraz postaram się, żeby filmy wychodziły przynajmniej raz w tygodniu. Ale nie obiecuję, ale postaram się, żeby tak było. A jeżeli nie będzie, to bardzo was przepraszam. Ogólnie Lona to była moja jaszczurka, niestety już z nami nie ma. Ze względów takich, że to był zwierzak nie mój, tylko mojej siostry. I moja siostra, moja prawie 8-letnia siostra, przestała się zajmować Leonem z przyczyn takich, że doszedł na mnie nowy piesek, więc jest Bella, na kanale będzie Bella. Nie wiem, czy wam ją pokażę, ale może jest duża szansa, że jeszcze na tym filmiku wam ją pokażę. Ale po prostu dlatego, że Hania się teraz zajmuje Bellą, a nie miała czasu na zajmowanie się Leonem, ale spokojnie, węże są. I przyszło, i jeszcze zamiast Belli przyszła jeszcze jedna niespodzianka pod kątem zwierzaków. Przyszedł para, Jączek. Jest to ptasznik od jakichś chyba 4 miesięcy, bo mam, przepraszam, że was naprawdę nie powiadomiłem. Tak jak mówiłem, mi się nie chciało. Bardzo was przepraszam. Też sami nie miałem czasu. Za co też was bardzo przepraszam, ale odszedło jedno zwierzątko, a przyszły dwa. Naprawdę, według mnie lepszy deal, ale dobra, jak tam chcecie. Piszcie w komentarzach, czy tęsknicie za Leonem. Druga sprawa, filmy będą się pojawiały, w sensie filmy będą w lepszej jakości, czyli mam taką nadzieję, bo kupiłem sobie nowy telefon. Na moje 10 urodziny rodzice mi kupili telefon. No może nie kupili, ale on się dołożyli. Więc pozdrawiam rodziców, naprawdę pozdrawiam. Wygląda sprawa tak, że teraz będą filmy w lepszej jakości, bo mam iPhone'a i to takiego niesłabego iPhone'a, tylko takiego już naprawdę trochę lepszego, bo to jest iPhone XR, czyli taki według mnie na poziomie pod kątem filmów i w ogóle. Więc będą lepszej jakości filmy. Sprawa trzecia, będą troszkę się zmieni content, bo będzie na kanale troszkę wędkowania. Jeżeli wy chcecie, piszcie w komentarzach, czy w ogóle będzie wam się podobały takie filmy z wędkowania, bo jestem tylko ciekaw, bo ja bym chciał sobie powędkować. Niedługo kupuję GoPro, bo niedługo mam komunię swoją drogą. Mam niedługo komunię, więc dostanę trochę pieniążków. Więc kupimy oczywiście GoPro, żeby było można na przykład filmować na jakichś wyjazdach w lepszej jakości, bo nie chcę mi się targać w sumie takiej prawie kilowej kamery. Ona była taka, to jeszcze taka stara, jest napakowane wszystkiego w środku. Więc po prostu będę zabierał GoPro na wszelki, po prostu na jakieś podróże, czy właśnie na wyprawy z wędkowania. Ogólnie to zajmę jakieś wyprawy, na przykład na jakiś, żeby, nie wiem, będziemy jechali godzinę, tylko po prostu ja tu mam jeziorko na blokach, jak to są moje bloki. Teraz wam tego nie pokażę, bo jest ciemno jak właśnie, więc jest ciemno, więc teraz wam tego nie pokażę niestety, ale zobaczcie spokojnie. To jest na Piastowskim, ja wędkuję w Inorocławiu, bo wiem, że większa część moich subskrybentów i w ogóle ludzi, którzy mnie oglądają, są z Inorocławia, to pewnie są większość moich koledzy, moja rodzina, ale jeżeli ktoś nie jest z Inorocławia, to naprawdę polecam. Pozdrawiam, jeżeli ktoś nie jest z Inorocławia, bo miło jest, bo praktycznie cała moja rodzina jest w Inie. Więc pozdrawiam. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś nie jest moim znajomym, jeżeli ktoś nie jest moim znajomym, to piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś mnie ogląda
dla fanów, dlatego że podoba mi się, że ja się podobam mu się, że podoba mu się jego content. Piszcie, jeżeli jest taka osoba, naprawdę dziękuję i pozdrawiam. Dobra, co ja tam jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba powiedziałam wszystko, więc tak, lepsza jakość, więcej zwierzaków. Piszcie, czy chcecie filmiki z wędkowania. Jeżeli tak, to naprawdę dzięki bardzo, naprawdę chciałabym trochę z tym się pobawić, bo naprawdę dzisiaj montowałem sprzęt na FiveDera, jeżeli kogoś by to interesowało. Więc już mamy sprzęt na następne wyprawy, więc kozak, bo Jezu, żyłka was zasłoniła, więc sobie w międzyczasie robiłem sprzęt. No i piszcie, czy chcecie w z wędkowania. Wiem, że się powtarzam, o, tam w tle jest moja siostra. Siema, Hania. Siema. Dobra. Dobra, nieważne, tego nie było. Więc tak, niedługo wam zaabytuję zwierzaki. Jeżeli chcecie filmy wędkowania. I filmy będą w lepszej jakości, bo mam nowy telefon. No więc widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia.